Państwa ponownie powitać na naszej platformie internetowej Telewizja Onibo TV. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu z naszej serii. Informuję również, iż na naszej platformie możecie Państwo zapoznać się z wieloma naszymi instruktażowymi filmami. Oglądając je możecie znaleźć dużo ciekawych i przydatnych tematów, które ułatwią Wam codzienne funkcjonowanie oraz pozwolą zaoszczędzić dużo czasu, a także pieniędzy. Pamiętajcie, że wiele spraw możecie załatwić przez internet, nie ryzykując przy tym zakażeniem wirusem. A więc zapraszam do obejrzenia filmu. Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Tobie, jak zgłosić przestępstwo zdalnie. Zapraszam! Każdy, kto posiada informacje o przestępstwie, jest jego świadkiem lub ofiarą, powinien to zgłosić do odpowiednich służb. Zgłoś takie zdarzenie na policji albo w prokuraturze. Sprawdź, jak to zrobić. Przygotuj pisemne zawiadomienie o przestępstwie. W zawiadomieniu napisz jak najwięcej informacji na temat przestępstwa, które zgłaszasz. Opisz dokładnie, co się stało, w jaki sposób, kiedy i gdzie. Napisz, kto jest sprawcą, jeśli wiesz. Podaj nazwę i adres jednostki policji lub prokuratury, do której wysyłasz zawiadomienie. Podaj swoje dane kontaktowe, imię, nazwisko, telefon i adres, żeby policja mogła się z Tobą skontaktować. Podpisz się. Zawiadomienie wyślij mailem na adres policji albo prokuratury. Upewnij się, że dane wybranej placówki są prawidłowe. Dzięki temu pomożesz policji w zatrzymaniu przestępcy i na przykład uchronisz siebie i innych przed jego kolejnymi działaniami. Materiał powstał na podstawie ustawy z dnia 6. Dziękujemy za skorzystanie z naszego portalu Telewizja Onibo TV. Mamy nadzieję, że za pomocą naszego filmu udało Wam się rozwiązać sprawę, która stanowiła problem, a jednocześnie pomogliśmy Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć stresu. Pamiętaj, iż w Telewizji Onibo TV zawartych jest wiele innych ciekawych i interesujących instruktażowych filmów, które pomagają w rozwiązaniu codziennych problemów, jakie napotykamy podczas załatwiania spraw urzędowych czy też prywatnych. Nie trać czasu, załatwiaj swoje sprawy przez internet razem z naszą telewizją OTT. Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś filmu, który mógłby rozwiązać jakiś problem, wejdź w zakładkę Kontakt na naszej platformie i napisz nam, jak moglibyśmy Ci pomóc i zaproponuj temat, który Twoim zdaniem powinniśmy omówić w naszych instruktażowych filmikach. Z chęcią pomożemy i będziemy starać się na bieżąco rozwijać naszą platformę o tematy, które sugerujecie. Pamiętajcie, że zawsze jest lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Pozdrawiamy i zapraszamy do pozostałych filmów. Do zobaczenia. Dziękujemy za skorzystanie z naszego portalu Telewizja Onibo TV. Mamy nadzieję, że za pomocą naszego filmu udało Wam się rozwiązać sprawę, która stanowiła problem, a jednocześnie pomogliśmy Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć stresu. Pamiętaj, iż w Telewizji Onibo TV zawartych jest wiele innych ciekawych i interesujących instruktażowych filmów, które pomagają w rozwiązaniu codziennych problemów, jakie napotykamy podczas załatwiania spraw urzędowych czy też prywatnych. Nie trać czasu, załatwiaj swoje sprawy przez internet razem z naszą telewizją OTT. Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś filmu, który mógłby rozwiązać jakiś problem, wejdź w zakładkę Kontakt na naszej platformie i napisz nam, jak moglibyśmy Ci pomóc i zaproponuj temat, który Twoim zdaniem powinniśmy omówić w naszych instruktażowych filmikach. Z chęcią pomożemy i będziemy starać się na bieżąco rozwijać naszą platformę o tematy, które sugerujecie. Pamiętajcie, że zawsze jest lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Pozdrawiamy i zapraszamy do pozostałych filmów. Do zobaczenia!